Cześć, Witajcie ponownie. Dzisiaj zajmiemy się ponownie goglami Fatshark HDO2, ale tym razem to samo co będziemy robić w tych goglach, będziemy mogli przenieść na gogle, które są bardzo podobne w budowie, czy też bliźniacze, a mianowicie we wszelkiej maści gogle iShin, we wszelakiej maści też Skyzonach, które są bardzo podobne w wyglądzie do tych Fatsharków. W tym filmie zajmiemy się serwisem wentylatora no bo no jednak ja tego gle mam już 3 lata i najlepszy czas, żeby tym wentylatorem się zająć. Od dobrych kilku tygodni borykam się z problemem, który naprawdę jest dosyć dokuczliwy. Mowa o wentylatorze. Wentylator zaczął u mnie naprawdę dosyć nieprzyjemnie szumieć i buczeć. Na dodatek przyuważyłem, że od kiedy on zaczął buczeć, to jednak delikatnie zaczęły mi te soczewki parować. mimo, że ten wentylator działa na maksymalnych obrotach. No to niestety delikatnie te soczewki jednak zaczęły mi parować, kiedy mam te gogle założone. Pierwsze, co nam przychodzi na myśl, no, najlepiej by było zakupić nowy wentylator, taki sam jak mamy w goglach, wymierzyć jego wymiary włożyć, ale no co i tutaj właśnie się pojawiają schody jak mamy taki wentylator już u siebie jakie? No musimy te gogle oczywiście rozebrać a w przypadku gogli Fatshark i tym podobnych nie jest to takie proste, jest to również czynność czasochłonna, trzeba tutaj wykonać wszystko bardzo delikatnie, ostrożnie no a jak wiadomo nie każdemu takie coś będzie na rękę bo jednak we wszystkim trzeba tutaj uważać, no i żeby nie porysować, nic nie uszkodzić. Tak więc dochodzi nam zarówno dużo czasu, jaki musimy przeznaczyć na wymianę takiego wentylatora, i jeszcze ostrożność, żeby tych gogli nie uszkodzić przy ich demontażu i składaniu. Ja dla Was mam dzisiaj dużo prostszy sposób niż wymiana kompletnego wentylatora, bo mogę Was tutaj zapewnić, tuż po wymianie wentylatora. On może wam podziałać bardzo dobrze gdzieś z pół roku, z rok, ale kiedyś ten problem znowu wróci, i znowu tą czynność będzie trzeba powtórzyć. Znowu trzeba będzie myśleć o wymianie wentylatora. A my dzisiaj zajmiemy się taką bardzo y, szybko, jego naprawą, takim mógłbym nawet powiedzieć, serwisem wentylatora, i to spokojnie wam. Przedłuż jego żywotność, być może, że o znowu dobre, tak jak w moim przypadku, prawie 3 lata. Jeżeli to wykonacie dobrze, spokojnie, nic tutaj nie ma trudnego. To zatem przejdźmy do części, co będzie naprawdę nam potrzebne, żeby wykonać serwis tego wentylatora i uniknąć tych nieprzyjemnych hałasów jego buczenia i wszelkich. Niedogodności. Teraz przechodzimy do części, co będzie nam potrzebne do serwisu tego wentylatora. Tak więc będą nam potrzebne: śrubokręt, krzyżakowy, jak widzicie, dosyć drobny. Dwie pęcety, aczkolwiek, jeżeli nie macie pęcet w domu, mogą być równie dobrze wykałaczki. I smar. Smar, no właśnie, smar tutaj nie każdy się nada. E, najlepiej by był to smar oparty albo na teflonie, albo silikonie. E, może być to również dobrze. Mm, coś takiego jak ten środek czyli e, mamy tutaj uniwersalny olej silikonowy. To też się nada, aczkolwiek on znacznie szybciej odparuje. Bardziej bym coś tutaj widział na teflonie albo mm, silikonie, ale Taki smar, który jest dosyć rzadki i nie będzie nam wprowadzał zbędnych, zbędnie dużych oporów. No bo jak będzie mieć dosyć duże opory na wirniku, to niestety no, nie za bardzo polepszymy w tym przypadku. Bo wentylator będzie potrzebował znacznie więcej prądu do jego rozkręcenia. No nie wiadomo jak zniesie to elektronika gogli, czy sobie z tym poradzi. No i sam wentylator również będzie pracował na znacznie niższych obrotach. A to może nam powodować, że wbudowane w środku soczewki niestety w jakiś minimalny sposób mogą nam jednak po tym parować. Tak więc musimy pamiętać, aby dobrać tutaj odpowiednio rzadki smar, taki, żeby nie blokował nam zbędnie pracy wirnika z łopatkami. No i oczywiście na końcu dosyć przydatną rzeczą może być szczoteczka nawet do zębów. Nią wyczyścimy sobie osad, jaki się zebrał podczas pracy wentylatora przez ten czas, jaki posiadam, już tego ogle. No i przydałaby się nam jeszcze jakaś chusteczka, szmatka, cokolwiek, żeby wyczyścić pozostałości skórzu, jak będziemy podnosić ten wentylator. Tak więc tutaj w tym przypadku musimy odkręcić cztery śruby, które trzymają nam maskownicę wentylatora. Teraz musimy to maskownicę zdjąć i spójrzcie, mamy właśnie oto cały wentylator w okazałości. Nas dokładniej interesuje ta część ruchoma z łopatkami. To właśnie tą część musimy wyjąć. Tak więc do tego będą właśnie nam przydatne pęcety, bądź też jak nie będziecie mieć pęcet, spokojnie tutaj wykałaczki również dadzą radę. Chodzi o to, żeby umiejętnie, delikatnie złapać tutaj pęcetami między łopatkami i delikatnie spróbować go unieść w ten oto sposób. Nie ma na swojej ośce żadnej blokady, żadnego pinu, który by blokował wyjęcie wentylatora tak jak ja to teraz uczyniłem. I teraz możemy sobie na spokojnie Najlepiej szczoteczką do zębów, bo taka szczoteczka najlepiej tutaj nam wyczyści wszelkie zakamarki. Usunąć zebrały. Usunąć osad, który się przez czas używania gogli zdążył zebrać. I pozostało nam wyczyścić oś ze starego smaru, bo to on jest problemem. To właśnie stary smar powoduje to, że jest taki dźwięk, a nie inny. On po prostu po jakimś czasie. Wysycha, kostnieje i przestaje dawać jakiekolwiek właściwości smarujące ośki. Natomiast tutaj myślę, że w tym przypadku, skoro mamy delikatny wentylatorek, który wymaga pracy na wysokich obrotach, no to nie ma co tego smaru tutaj też za dużo dawać, przesadzać z tym smarem, no bo jednak. W zbyt dużej ilości będzie on przynosił nam odwrotny efekt do zamierzonego, czyli będzie hamował pracę wentylatora zamiast pomagać mu bezgłośnie pracować. Tutaj dobrze by było przed nałożeniem smaru jeszcze wyczyścić środek tego wentylatora z kurzu. Jak widzicie, umie tego kurzu, nie jest jakaś zbytnio duża ilość. No, jest to świetny moment, żeby zrobić konserwację tego wentylatora. Tak więc ja się zabieram za czyszczenie. I tak oto zakończyliśmy konserwację wentylatora. Teraz czas na to, żeby zobaczyć, czy to coś pomogło, jaki teraz będzie jego hałas. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale na drugim biegu jego praca jest praktycznie niesłyszalna. A teraz przejdźmy na drugi pełny bieg. No teraz jest już praca jego słyszalna. Ale co najmniej nie aż tak bardzo jak wcześniej. Tak więc komfort dla uszu jak najbardziej na plus. I to jak widzicie, tyle z. Placo naprawy, wystarczy, że zrobicie jego dobrą konserwację i spokojnie to wystarczy, żeby latać znowu w przyjemności. Może nie w zupełnej ciszy, ale na pewno w o wiele mniejszym hałasie, jaki wytwarzają te gogle. I w tym materiale, jak widzicie, to już wszystko. Jest to taka dosyć prosta, szybka naprawa. Którą możemy przeprowadzić spokojnie u siebie w domu, bez konieczności kupna kolejnego wentylatora i rozbierania całych tych gogli, żeby ten wentylator wymienić. Taki serwis spokojnie da nam takie samo, to samo praktycznie, co byśmy kupili nowy wentylator. Spokojnie możemy tak sobie serwisować te wentylatory. Nie ma konieczności ich wymiany na nowe, no chyba że rzeczywiście już byśmy mieli tak zatarte łożysko, że nawet smarowanie smarem nie przynosiłoby tu żadnych wymiernych korzyści, ale to naprawdę myślę, że to jest mniej niż 1% wszystkich użytkowników tego typu gogli, że naprawdę muszą ten wentylator koniecznie wymienić bez spróbowania jego Przeserwisowania, tak jak właśnie w tym filmie Wam pokazałem, a w tym materiale ja się z Wami już żegnam. Dzięki za obejrzenie i już od tego filmu mam nadzieję, że widzimy się już coraz częściej. Mam nadzieję, że również wrócimy do regularnego tworzenia materiałów i umieszczania go na kanale, ale o tym Wam opowiem wkrótce. W tym materiale. Już to wszystko, dzięki za obejrzenie, dzięki jak najbardziej za subskrypcję i wszelkie łapki w górę, trzymajcie się ciepło, cześć!